Cześć. Zgodnie z obietnicą zaczynam dzisiaj nową serię zatytułowaną Co słychać w Marvelu. Będę w niej omawiał najnowsze komiksy Marvela, które pojawiają się w środy, więc tak jak powiedziałem, będę to robił w piątki lub soboty, kiedy zdążę już większość przeczytać. Dzisiaj zajmę się komiksami z ostatniego tygodnia, czyli te, które ukazały się 20 sierpnia. I tak jak zresztą wspomniałem w zapowiedzi, nie jestem w stanie czytać wszystkich komiksów. Ten tydzień akurat niestety wypadł mi najgorzej, ponieważ tutaj najmniej komiksów przeczytałem. Wiele serii, które ukazały się w tym tygodniu, mam zaległych, to znaczy jestem parę numerów do tyłu, a niektórych po prostu wcale nie czytam. Ale tak jak mówiłem, jeżeli interesujecie się którąś z tych serii, chcielibyście czegoś więcej się o niej dowiedzieć, to dajcie mi znać. Chętnie nadrobię te, które czytam, a może inne was interesują, to zajrzę, zobaczę, czym one są i tak dalej. Także absolutnie informujcie mnie, a ja teraz powiem o komiksach, które przeczytałem. Pierwszy, All New Ghost Rider. Jest to szósty numer nowego Ghost Ridera, Robbie Race, bo tak nazywa się główny bohater. Jest kompletnie nowym Ghost Riderem, ma innego ducha zemsty niż tego znanego z Johnny'ego Blaze'a i właśnie skończył wielką bitwę w poprzednich pięciu numerach, w której swoje osiedle obronił, ponieważ mówimy tutaj o bohaterze, który żyje w dosłownie slumsach. Stał się on teraz taką miejską legendą i zaczyna trochę nadużywać swojej władzy do wyścigów samochodowych, ponieważ ten nowy Ghost Rider jeździ samochodem. Zaczyna się małe tarcie, czy powinien być bardziej bohaterem, czy powinien bardziej dbać o swojego młodszego i lekko upośledzonego brata. I ogólnie na tym się skupia cały ten numer. Od razu mówię, że bardzo lubię tą nową serię. Często mam problemy z nowymi postaciami, które przybierają imiona, pseudonimy starych postaci. Ale nowego Ghost Ridera naprawdę lubię. Robbie Race jest naprawdę postacią, którą da się bardzo lubić. Bardzo zachęcam do nadrobienia pozostałych pięciu numerów, kiedy ta postać została przedstawiona i seria dalej zmierza w bardzo dobrą stronę. Oby tak dalej. Drugim komiksem jest Magneto, odcinek 8. Jak może wiecie, po całej aferze z Feniksami i Avengers vs. X-Men, Magneta moce bardzo, bardzo zmalały. Kiedy był on w stanie rzucać czołgami, teraz nosi przy sobie na przykład zapas gwoździ, którymi może manipulować, więc nawet nie jest w połowie gościem, którym był kiedyś. Uznał on, że po całych jego ideach o walkę dla braci mutantów, zmianę świata i tak dalej, nie wyszło mu to najlepiej i teraz zajmuje się jednym dupkiem naraz. Stał się on takim paniszelem dla mutantów, więc kara on wszystkich ludzi, którzy wyrządzają zło mutantów, którzy, nie wiem, eksperymentują na mutantach, tropią ich, zabijają. Jest on teraz właśnie takim mścicielem, ma czarny kostium i szuka najróżniejszych właśnie spraw, w których, powiedzmy, mutanci zaginęli. Uwielbiam tę serię. W 8 numerze być może znalazł on właśnie sposób na rozwiązanie swego problemu umniejszonych mocy. Jest tutaj świetna scena w tym komiksie, kiedy agenci SHIELD, którzy są na tropie Magneto, jakby nie patrzeć, on morduje ludzi na potęgę. Znajdują arenę, jest to kontynuacja z 7 numeru, gdzie ludzie używali tych takich Predator X, to są specjalnie hodowane drapieżniki, które wyczuwają mutantów, więc używali ich do właśnie takich walk na arenie i znajdują próbkę hormonu wzrostu mutantów. To jest ten taki, powiedzmy, narkotyk, który pozwala ludziom na chwilę dostawać moce mutantów. No i dowiadujemy się, że w poprzednim odcinku Magneto wstrzyknął dla szefa tej areny właśnie owy drak, a potem wrzucił go na arenę, więc jego własne zwierzaczki go rozszarpały. Naprawdę bardzo polecam tą serię, jest strasznie klimatyczna i widzimy Magneta, który pomimo, że ma słabsze moce, stał się może nawet jeszcze niebezpieczniejszy. Kolejny komiks, który przeczytałem w tym tygodniu, to New Avengers. Z tą serią mam takie bardzo mieszane uczucia, ponieważ o tyle co podoba mi się samo założenie, kiedy grupa Illuminati, bo właśnie o nich opowiada New Avengers, odkrywa, że różne równoległe ziemie zderzają się ze sobą, a w reakcji łańcuchowej również równoległe wszechświaty ulegają zniszczeniu i kombinują na różne sposoby, żeby temu zapobiec. Niestety w końcu dochodzą do tego, że zaczynają składać bomby do wysadzania innych planet. Więc są oni, powiedzmy, gotowi zabijać miliardy istnień po to, żeby ocalać całe wszechświaty. Jednak w ostatnim numerze okazało się, że nie są oni w stanie tego zrobić. Kiedy już miało być zderzenie dwóch światów,
nikt z Illuminati nie chciał, że tak powiem, pociągnąć za spust, nie chciał użyć detonatora i wysadzić tej drugiej ziemi. Czekali oni na zgubę, aż w końcu Namor, który zawsze był trochę dupkiem, ale tutaj możemy go nawet podziwiać, bo jakby postawił dobro wszechświatów ponad swoją moralność, wysadza drugą ziemię, unicestwiając miliardy istnień. W tym numerze dochodzi do kolejnego takiego zderzenia, ponieważ one dzieją się bardzo często, mamy w końcu nieskończoną liczbę wszechświatów. I Illuminati czekają ze spokojem na swoją śmierć, ponieważ żaden z nich nie chce już poświęcać kolejnego świata, bomby są zapieczętowane, więc Namor nie może się dostać do kolejnych. Cały numer jest o tym, że kolejni Illuminati cały czas czekają na śmierć, aż światy się zderzą, wszechświaty umrą. Jednak pomimo tego, że godzina jakby wybija, nikt nie ginie, nic nie wybucha. Rozwiązanie tego będzie miało dosyć spory wpływ na cały świat, na cały wszechświat nawet Marvela. I powiedzmy, że zaangażowany jest w to na przykład Thanos. Dlatego zakończenie bardzo mi się podobało i budzi moje pewne oczekiwania i nadzieje na dalszy ciąg tej serii. To jest już odcinek 23 i tak jak mówię, poprzednio różnie mi się je czytało. Czasem było to ciekawe, a czasem było to nudne i tak pseudonaukowy bełkot, że po prostu ledwo dało się to czytać. Ten konkretny numer polecam. Następny komiks to Nova, odcinek 20. Tutaj sam Alexander, młody Nova, ponieważ pierwszy Nova Richard Rider zaginął i pojawi się dopiero w następnym tygodniu, po chyba 4 latach nieobecności. Tak więc sam Alexander jest na tropie prawdy o swoim ojcu. Jego ojciec należał do korpusu Nova i ostatnio sam dowiedział się, że być może był pewnego rodzaju zdrajcą i niejako kradł ten Nova Force dla siebie i swoich kumpli. Tu mamy historię, kiedy sam poprzez szantaż musi jakby oddać swój hełm dla jednego z, powiedzmy, byłych kumpli jego ojca, jednocześnie pozbywając się swojej mocy. Na szczęście współpracuje z nim sam Rocket Raccoon, a także pies Cosmo, więc jak możecie się domyślić, wszystko nie idzie tak, jak złoczyńca by tego chciał. Natomiast bardzo ciekawe, kiedy dowiadujemy się w końcu prawdy o ojcu sama i w następnym numerze najwidoczniej ojciec i syn spotkają się ponownie po chyba latach już. Bardzo lubię tę serię. Sam Alexander jest naprawdę postacią, którą można lubić. Kolejny nowy bohater w Marvel Now, który został świetnie napisany i jest godnym następcą Richarda Rydera, aczkolwiek Richarda zawsze będę lubił najbardziej i cieszę się, że za tydzień wraca. Ale całą serię absolutnie polecam. Mamy tutaj Rocketa, właśnie Cosmo, pojawiał się Beta Ray Bill, więc te kosmiczne postacie się przewijają, Nowhere. Naprawdę dla fana takiego jak ja, kosmicznego Marvela, świetna seria. Następny komiks to Storm, odcinek 2. W przypadku tej nowej serii możecie zacząć czytać w dowolnym momencie, ponieważ odcinek 2 nie jest właściwie w żaden sposób powiązany z odcinkiem 1. Ewidentnie chyba zdecydowali się tutaj na pojedyncze historie Storm, co Storm robi, kiedy akurat nie dowodzi szkołą lub grupą uderzeniową mutantów, więc mamy tutaj pojedyncze takie właśnie epizody z życia. Jedyne, co musicie chyba wiedzieć w tym komiksie, czego możecie nie wiedzieć wcześniej, to, że Storm jest tak jakby teraz z Wolverine'em, powiedzmy. W tym konkretnym numerze Storm odkrywa, że grupa właściwie już nie nastolatków, ale osób, które dopiero co weszły w dorosłość, osiągnęły te 18-19 lat, która mieszkała normalnie w różnego rodzaju przyczółkach i powiedzmy takich noclegowniach, znika gdzieś. Więc Storm rusza ich tropem, to doprowadza ją do spotkania z jej dawną rywalką Kalisto i wejścia do podziemi, gdzie jak wiemy Storm miała pewne problemy z klaustrofobią. W tych komiksach również pojawia się często jej przeszłość, więc jeżeli ktoś nie wie, skąd wzięła się klaustrofobia, kim Storm była kiedyś, to tutaj możemy to spokojnie dostać. Ogólnie podoba mi się ta seria, jest taka dosyć luźna, niezobowiązująca, co jest bardzo, bardzo unikalne dla postaci X-Menów, ponieważ w większości przypadków to ich historie są tak ze sobą splątane, że ledwo w ogóle dla osoby, która w tym mocno nie siedzi, ciężko cokolwiek zrozumieć. Te są takie, że właściwie możecie w nie wejść z marszu. Ostatnim komiksem, jakim przeczytałem w tym tygodniu, to Wolverine Annual, odcinek 1. Jest to już Wolverine jakby tom 6. Tutaj mamy prostą historię, w której Wolverine, może jak już wiecie, od jakiegoś czasu pozbawiony swojej regeneracji, wyjeżdża na camping do lasu ze swoją ulubienicą i wręcz wychowanką Jubilee. Jubilee, co znowu jak może wiecie, jest teraz wampirem
nie martwcie się, wszystko, poza tym wszystko z nią w porządku. I ma swojego dzieciaka, ona go znalazła i adoptowała, który nazywa się Shogo. O niego było już dużo walk w odcinkach X-Menów, natomiast ten odcinek ma być kompletnie luźniejszy, wyjeżdżają biwakować. Przy okazji znajdujemy stado Wolverina. Jeżeli czytaliście Wolverine Origins, to wiecie, że w pewnym momencie był on, powiedzmy kiedy uciekł, to biegał on z watahą wilków, więc tutaj mamy oczywiście już potomków tego stada, bo dzieje się to jakby nie patrzeć ponad 100 lat później. Ale znowu pojawiają się owe wilki, mówi się o właśnie przeszłości Wolverina, Wolverine mówi, że to była kiedyś jakby jego rodzina, że on odwiedza je co jakiś czas, więc możemy domyślić się, że są to lasy kanadyjskie, żeby sobie, prawda, z nimi pobiegać. Mamy wszystkie te nawiązania i taki raczej spokojniejszy komiks, aczkolwiek pojawiają się oczywiście jakieś problemy, bo muszą się pojawiać. Widzimy, jak Jubilee broni swojego dziecka, widzimy Wolverina, który kiedy jest ranny już się nie regeneruje, więc oczywiście ma z tym różne problemy, co ostatnio pojawia się też to często, ale naprawdę sympatyczny, trochę dłuższy komiks i znowu taki, w którym poza tym, co powiedziałem, czyli że Jubilee jest wampirem, ma dzieciaka, a Wolverine nie ma regeneracji, w sumie nic więcej nie musicie tak naprawdę wiedzieć, więc spokojnie można w to wejść. I to taki po prostu odrębna kompletnie historia, jak to była z tymi właśnie anualami. Gdybym miał wybrać jeden komiks, który miałbym polecić wam z tego tygodnia, to byłby to, w zależności czy znacie serię albo Magneto, odcinek 8, ponieważ cała ta seria jest rewelacyjna, albo właśnie Wolverine Annual, ponieważ ten z kolei, jeżeli nie znacie serii, możecie w niego łatwo wejść, więc uważam, że to są jakby te dwa najlepsze komiksy. To wszystko, co udało mi się przeczytać w tym tygodniu. Nie są to oczywiście wszystkie komiksy, które wyszły. W opisie wrzucam link do kalendarza, więc możecie zerknąć, jakie inne komiksy wyszły również w tym tygodniu. Jeżeli interesuje was któraś z serii, o której nie powiedziałem, to tak jak mówiłem, być może nie czytam jej wcale, ale być może jestem po prostu parę numerów w plecy. Absolutnie dajcie mi znać, jeżeli któraś z tych pozycji was interesuje. Ponieważ musiałem poświęcić teraz czas na wprowadzenie w pewne serie, to nie mogłem powiedzieć tyle o samych komiksach. Następnym razem, kiedy będę na przykład omawiał trzeci odcinek Storm, postaram się już powiedzieć trochę więcej o samym komiksie, a mniej o całej serii, jako że już będziecie już wiedzieli, o co w tej serii chodzi. Na dzisiaj to tyle. Do następnego razu. Cześć.